witam wszystkich. Wróćmy do zabawy z historią. Po długim czasie wracam. No oczywiście, w międzyczasie sobie też chodziłem. Tam, gdzie każdy lubi, czyli zwiedzać okolice i historyczne miejsca. A dzisiaj wybrałem się w taką wycieczkę, w takie bagniste tereny, że tak powiem. Z nowym sprzętem, dlatego nie wiem, jak będzie mnie słychać i widać ogólnie. A przyjechałem w okolice Szacka, w miejsce rozlewu krwi i potyczek. W sumie nie znam tego miejsca za bardzo, jeśli byłem w ruinach kościoła, ale teraz przyjechałem do ruin zamku. Jest to zamek książąt pomorskich, wybudowany na początku XIV wieku, czyli bardzo, bardzo dawno, że tak powiem. Jest to jeden z największych, czy był jeden z największych zamków na Pomorzu w tamtych czasach, bodajże o rozmiarach 44 metry na 50, coś takiego. Ja trochę wrzucę linków do opisów pod tym filmem, ale chyba widzę, kurde, tamto miejsce, co mnie najbardziej ciekawi. Ogólnie te wzgórza, co są tutaj, one są sztucznie wysypane, tak mi się zdaje. Z tego, co gdzieś czytałem, bo jest i teren bardzo podmokły. Obok jest jezioro. Obok jest jezioro, a wiadomo, że na terenie podmokłym tak wielkie, potężne budowle nie mogły stać, bo się zapadały. Dlatego usypano tutaj wielki kopiec. Właśnie patrzę, co tu jest na tablicy. A to jest tylko o terenach tutaj leśnych. No dobra, ale zacznijmy. To, po co tu przyjechałem. Widzę tamte drzewo, bo widziałem je gdzieś na zdjęciach w internecie. Ale dobra, jeszcze nie. Przejdziemy obok tutaj. Przejdziemy tutaj naokoło może, nie wiem. Tą drogą leśną. Ja tam gdzieś postawiłem samochód, tam daleko dosyć. Dobra, ale chciałbym tak ostrzec trochę, że mam inną kamerkę. Nie nagrywam telefonem. Dlatego nie wiem, jak będzie z efektami. Dawno mnie nie było. No bo, no mówię, no rodzina, praca i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie w międzyczasie jeździłem na różne wycieczki. Bliskie, raczej bliskie. No i nigdy nie było ochoty, czy tam czasu, czy motywacji, czy nie wiem czego. Jakie ładne te roślinki. Żeby coś nakręcić, nie? Dlatego nie wiem, przyszła teraz jesień, ja bardzo uwielbiam ten okres i zobaczymy. Myślę, że coś ciekawego zobaczymy razem. Mówię, obawiam się najgorzej jakości wideo, czy to będzie wszystko widać, co chcę pokazać. I ten. No i też nie wiem, dźwięku, ale to nieważne. Zobaczymy, zresztą raczej aż tak ciekawie nie mówię, żeby było co żałować ewentualnie. Tu widzę właśnie to jezioro. Jezioro, nie wiem, możliwe, że będę się raz na jakiś czas rozłączał, bo tutaj by bardzo okrutnie długi filmik wyszedł, a ja przez ten czas nie miałbym o czym gadać, nie, bo ogólnie aż taki, no, jak to powiedzieć, urozmaiconą mowę nie mam, mi się zdaje. Przynajmniej wątki jakieś, jakie tu ładne wzgórze jest tego zamku. Coraz bardziej strome, no wiadomo, to był zamek obronny. I zamek obronny był i no wiadomo, no musiał być trudno dostępny. Tu jakaś tabliczka jest. Zobaczymy, co tu pisze. Tylko będzie ciężko mi tutaj przejść mimo wszystko. No dobra, teren zamku w Szacku jest objęty prawną ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie. Pięknie. Zakaz wycinania drzew, naruszania gruntów, wykopek, zaśmiecenia obiektu, zakaz palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym. Burmistrz Dobrzan.
No, śmieję się z tych wykopek, bo wiadomo, nie? Ja lubię bardzo filmiki z wykopkami oglądać i nie jestem czynnym wykopkiem, że tak powiem, ale lubię się zachwycać razem z innymi. Tu właśnie widzę, kurde, jak pięknie. Tutaj widać, jak są podmokłe tereny. Strach kroka dać na bok, bo się wpadnie tutaj gdzieś w coś. To pewnie jakiś, nie wiem, jakiś kanalik w stronę tego jeziora. No dobra, ale tu nie pójdziemy tędy. Pójdziemy tam, gdzie ja widziałem tam ładną część. Tu będzie ciężko, bo są krzaczory. I zobaczmy. No dobra, ale nie wiem, czy mi się uda nagrać filmik w jednej części. Nie lubię montażów. Zobaczymy. Ale lubię, jak są jakieś zdjęcia, jakieś zbliżenia. Jakby coś, to się będę wyłączał. A jak nie, to uda może mi się cały filmik nagrać. Patrzę, jak tu z baterią jest. No dobra, jakoś damy radę. A wracając do zamku, to jego historia no, jest bardzo urozmaicona, ponieważ no, był on funkcjonował w czasie potyczek, w czasie wojny szwedzkiej, czyli najazdu Szwedów i ten. I oczywiście Szwedzi też tutaj rządzili jakiś czas. Tak samo no, przychodził z rąk do rąk, można powiedzieć. Był bardzo ważną częścią, czy tam elementem no, obrony tutaj, tej linii takiej. Dlatego też no dlatego też on jest taki, nie wiem czy popularny, ale ważny, nie? Jeżeli o to chodzi. No dobra, no zobaczymy tutaj jeszcze. Myślę, co jeszcze miałem powiedzieć o tym zamku. W razie czego sobie doczytacie, nie? Mam nadzieję, że... Nie, ja muszę tu gdzieś iść. Ja muszę tu gdzieś iść, mam taką... Kurde, właśnie tylko gdzie? Ja wracam się tutaj chyba. Mam taką inną kamerkę, która jest no, dostosowana do takiego łażenia bardziej niż ja. No i widzę właśnie ten teren piękny. To jest chyba jedna jakiś wał ochronny, na którym jestem teraz. No i dobrze powiedziane, jak ja się tam dostanę. Jak ja się tam dostanę. Tam widać jest ruiny zamku. Zobaczymy, czy uda mi się przybliżyć. Oczywiście nie uda mi się. No to nic. Czyli jednak jeden z minusów kamerki, że nie można przybliżyć w trakcie. No dobra. Tak tu wygląda okolica. Tak tu wygląda okolica sobie naokoło. Tam jest to jezioro. A ja prawdopodobnie się wyłączę, bo żeby dojść tam do tych ruin, to jednak potrzebuję trochę tutaj czasu. I ja sam nie wiem, jak tam dojść, ale już chyba widzę. Ale już chyba widzę coś ciekawego, jakąś ścieżkę. Bo ja się boję, że jakieś bagno wpadnę. Dobra, nie będziemy wyłączać. Mokro tutaj, będę miał mokre spodnie. No, jednak dojdziemy. Tu jest jedna z fos. Nie wiem, czy będę... Jaka głęboka, kurde. Nie wiem, czy będę gdzieś blisko tego miejsca, gdzie była no, brama, czy tam wejście, ten most zwodzony. Zobaczę, jak to się te wyglądać. No nie wiem, czy wiele widać. Wszystko zarośnięte. I tak już w miarę jest lepiej, bo nie jest ta roślinność taka okazała. Ale dobra. Lecimy tutaj dalej i zaczyna się. Dobra, mam nadzieję, że nie będę głupot gadał. Ło, nawet kamień leży. Jak ja lubię kamienie, kurde. Jak ja lubię kamienie. I oczywiście piękny dąb jest. Tam jakiś pas jest dziwny.
Trochę to takie nieprzyjemne na tym dębie, na tym drzewie. I tu są właśnie fundamenty. Mam nadzieję, że to są fundamenty. Raczej może nie całkiem tego zamku. Jakaś ładna jakaś jagoda, że tak powiem. Ale to nie jest jagoda. To jest część murów zewnętrznych. Oczywiście pozostałości. Widzę, że tam wejdziemy jednak. Tutaj w rozsypce. A tu jest... Tu jest, proszę Państwa, ten pas taki. Pewnie jakaś huśtawka była. Oczywiście to mówię, albo mam nadzieję, że tak było. Mam nadzieję, że nikt tu nie wisiał za inną część ciała, że tak powiem. No dobra, ale skupmy się na tym, co chciałem tutaj zobaczyć. Piękne widoki. Jest jakiś, można powiedzieć, mur mieszany. Tu jest chyba cegła taka większa. Jakaś, to widać, to jest właśnie format bardzo duży, używany, można powiedzieć, w średniowieczu. Możliwe, że z rozbiórki czegoś. Tutaj też jest jakiś ten ładny element. Tu właśnie widzimy, jaka to jest duża cegła. No dobra, dodam, że w XVIII wieku ostatecznie ten zamek no był, można powiedzieć, popadł w ruinę i on był rozbierany, żeby odbudować tam część miasta, bodajże, no nie wiem, już nie pamiętam, miejscowości jakieś tam obok, bo no, ten zamek był nie do zamieszkania już. Tu widzimy jakąś krawędź tą, jedną zewnętrzną narożnik, a pójdziemy na górę. Tylko widzę, że tutaj chodzić to chyba trzeba z pół dnia. Dobra, rzucimy okiem obok. Tu jest widać fosa. Tam jest wschód słońca, to może tego. Może coś wam to powie, jak wrzucę jakieś zdjęcia. Chyba, że w opisie, bo nie wiem, czy będę obrabiał te filmiki, bo dla mnie jest to trochę ciężkie. Z racji tego, że format zapisywania wideo tej kamerce jest jakiś inny. Jeszcze tego nie robiłem. Tutaj widzimy tą fosę, widzimy też te wały usypane. Piękne miejsce. Piękne, obszerne miejsce. Dobra, idziemy na ruiny zamku. Mam nadzieję, że nie wpadnę do lochów żadnych. Czyli cofamy się. Cofamy się. Dobra, tak gadam trochę. Może ten filmik będzie jednak okrutnie długi, bo nie chcę mi się przerywać. Mówię, chciałbym, żebyście ocenili, czy warto nagrywać tym formatem i czy dźwięk jest w miarę jakiś zjadliwy. Dobra, wchodzimy, bo to jest jakaś ścieżka udeptana przez zwierzęta albo przez zwiedzających tutaj. I co tu widzimy? Ogólnie niewiele. Roślinność, czyli mieszkańców tutaj teraz. Ogólnie czytałem, że zamek właśnie no jest, że tak powiem, ostoją roślinności. I nic poza tym tutaj nie widać. Potem pójdziemy tam do tego narożnika. Ale ogólnie podoba mi się to miejsce. Ogólnie podoba mi się to miejsce ze względu, że... Znaczy z tego względu też o tej porze roku uwielbiam takie trochę miejsca z ponurą historią. No mówię, tutaj też było dużo rozlewu krwi. No dużo się działo tutaj.
przynajmniej dużo walk było o te tereny. Miał w głównej mierze ten zamek, on tutaj po to był, by bronić, by... No idziemy tam jeszcze, tam nie byłem. To chyba będzie ten narożnik, gdzie widziałem tą tabliczkę. Dobra, idziemy. Będzie jednak dłuższy filmik. Ła, tutaj też coś jest ładnego. Tutaj widzimy jakieś mury. Czyli jednak coś jest jeszcze. Tutaj widzimy też jakieś kamienie. Ogólnie, bo tutaj też są. Czyli stąpamy też tutaj po jakiejś, nie wiem, wieży. Tutaj ktoś coś kopał. To niedobrze. Mam nadzieję, że nie w jakimś tam niedobrym celu. Albo mi się tylko zdaje, że ktoś kopał. Dobra, przejdziemy tutaj. Aha, wow. Tutaj dopiero widać tą przepaść. Tam jest chyba jakieś zwierzę. Tutaj dopiero widać ten ogrom wysiłku, jakie ludzie tutaj kiedyś ponieśli, żeby zbudować ten zamek. To jest jedna z fos. Jedna ponoć. Tam widzę stare pozostałości po drzewach. Naprawdę aż mi zabrało mowę. Zobaczymy, jak to się nagrywa. Jeśli ekran wyłącza. I to kiedyś wszystko bez takiej techniki ludzie zbudowali, można powiedzieć, gołymi rękoma, że tak powiem. Idziemy zobaczyć, co tam jest za dziura. Trochę się boję. No dobra. No dobra. Jest jakieś zwierzę. Mam nadzieję, że to konkretnie. Śmierdzi tutaj. Jakimś zwierzę, a to jest chyba, można powiedzieć, kilka metrów sześciennych ziemi wyniesionych. Nie wiem, co tu jest. Trzeba raczej tutaj iść w drugą stronę. Ale piękny ten wał jest. Dobra, dawaj cegły. Idziemy, bo coś się obudzi tutaj. A wracając do wykopalisk tutaj, to ogólnie teren nie jest zbadany jeszcze przez archeologów. Możliwe, że nie będzie, bo jak jej widzę, to jest dostęp taki bardzo utrudniony. Ale idziemy teraz pod tamto drzewo, tam to jest. Ogólnie podejrzewam, że jakbym tutaj dłużej chodził, zobaczyłbym tu coraz ładniejsze rzeczy. Piękna pajęczyna. I jak zawsze mówiłem, nie wiem, czy ktoś pamięta, albo czy ktoś ogląda z tych, co mógłby pamiętać, co ja mówiłem kiedyś, że ja lubię, jak nie ma roślinności. Najlepiej jest późna jesień, czy tam zima bez śniegu, i albo początek, wczesna wiosna, kiedy wszystko to jest odkryte, roślinność jest zgniła, że tak powiem. I wtedy właśnie wszystko widać mniej więcej. Tylko polecam takie miejsca zwiedzać, chciałem powiedzieć oglądać, właśnie o tej porze roku. I widzę, ktoś ognisko palił. Jesteśmy, nie wiem. Możliwe, że jesteśmy w miejscu wieży tutaj obronnej. Tam piesek jakiś jest. A, to ktoś tam zwiedza sobie. Czy tam na spacerze jest. Tu jest ten dąb. No, i co miałem jeszcze powiedzieć? No oczywiście zapomniałem. Piesek mi przeszkodził. Jakby coś, to może napiszę pod tym, pod filmem.
Myślę, cofam się z tego, myślałem, bo coś ważnego miałem powiedzieć. No dobra, aha, coś miałem powiedzieć o tych możliwościach obronnych tego zamku, że na przykład wieża w nim, ona na przykład po zdobyciu zamku, ona mogła nadal się sama bronić, przynajmniej mogła spełniać tą funkcję, bo nadal była niedostępna, nawet gdy w zamku byli już, jak to powiem, no najeźdźcy, nie? To ona mogła nadal spełniać tą funkcję z racji tego, że no nie wiem, jakoś była przyblokowana. Ja szukam wyjścia teraz, chyba tędy, bo będziemy powoli wychodzić i będę kończył ten filmik. A w zamku oczywiście był z tego co wiem, oczywiście budynki mieszkalne i też kaplica była na przykład. Są jakieś tam wzmianki właśnie na początku, kiedy on był zbudowany, dlatego jest właśnie informacja w jakim roku i tam. Ja mówię, mi ciężko jest się wysłowić, bo oglądam od razu, jak to jest zrobione. I tu widać właśnie, jak tu mur jest ładnie zlicowany, ten zewnętrzny, z równych kamieni zbudowany. A tu i wewnątrz jest taki wypełniacz. Tak mi się zdaje chyba. Nie wiem, czy dobrze mówię fachowo. Jak nie, to poprawcie mnie. Jest taki wypełniacz i właśnie z zewnątrz, żeby on był no, równy. Ogólnie chodziło też o warunki atmosferyczne. No, żeby one nie tego, woda czy coś nie wypłukiwała tej spoiny. Dlatego z zewnątrz on miał być w miarę gładki. Z tego co pamiętam, ten zamek też, on był ściśle powiązany ze Stargardem i też no, z rodem Wedlów, bo to coś tam było między nimi, jakieś zatargi, że jedni dawali drugim i ci właśnie coś dostali, właśnie ten zamek w jakimś tam, nie wiem, w jakimś rozliczeniu. I właśnie on jest ściśle związany z tym zamkiem Wedlów, który w tej chwili, z tego co wiem, z informacji w internecie, jest odbudowywany, przynajmniej ogólny zarys, przez tam grupę pasjonatów pod kontrolą oczywiście nadzoru archeologicznego i czy tam konserwatora i ten. I ponoć tam, że tak powiem, mury się pną do góry. Ja wam pokażę ładną cegłę, aż zatraciłem wątek. No i co miałem powiedzieć? I następna część, czy tam następny filmik będzie z okolic, czy tam z miejsca, który był przed tym zamkiem i ludność z tamtego grodziska, bo to będzie grodzisko już w Jawie, przeprowadziła się z dużej części właśnie tutaj. Czyli można powiedzieć z wczesnego średniowiecza, co tam żyli, przeprowadzili się tutaj. A teraz wracając do tej cegły, to jest jakaś ozdobna cegła. Tutaj widzimy, ma taki okrąg, dosyć duży, jak wszystkie, nie wiem, z 10 cm wysokości miała, można powiedzieć z 15 szerokości, a długość nie wiem, to kurde już nie ma oczywiście, ale tutaj widzimy, jak ona była ładnie wyprofilowana, jak kiedyś dbano o szczegóły. Oczywiście nie chciałbym wiedzieć, czy może chciałbym wiedzieć, ile ona ma lat i jakie ręce ją wyprodukowały. Gdzie są te ręce, że tak powiem. Oczywiście tego się nie dowiemy. I co się stało, że ona tutaj leży? Możliwe, że jak mówiłem, ten zamek może wybudowano z jakichś też no, używanych części, po czymś innym przywieziono i to po prostu wmurowano tutaj w ten mur, nie? Zewnętrzny. Mówię, to jest mieszany kamień polny, zmieszany z cegłą. Możliwe, że jakaś rozbiórkowa właśnie. No ale to nic. Ułożymy ją tutaj.
Tutaj też widać, jak jest jedna cegła. Ona jest luźna. To jest jakaś wypalona w bardzo dziwny sposób. Bardzo mocno, aż popękała. Tak to wygląda. Ogólnie to ja bym tutaj spędził przy tym murze z pół dnia, żeby właśnie takie rzeczy odnaleźć. Takie ciekawostki właśnie też związane z tą cegłą. Tutaj też jest jakaś wypalona, też taka dziwna. No ale wiadomo, to nie będzie ta technologia, co teraz jest, że one wszystkie są ładne, piękne, tylko one będzie każda jedyna w swoim rodzaju. Ale ogólnie piękny widok. Szkoda, że tak mało tego zostało, ale i tak mnie cieszy. Jeszcze spojrzymy tutaj. Nie wiem, czy za szybko nie ruszam kamerą, czy coś ogólnie jest widać ładnego. Jakby coś, krytykujcie śmiało. Także ten, żebym wiedział na przyszłość, co robić, jak nagrywać. Tu jest pięknięty ten mur, widzę. Oj, ta cegła, ona nie chce tam być. Właśnie spadła w nietypowy sposób. Aż można sobie pomyśleć, że jakieś tutaj strachy są. Ktoś coś ruszył. Dobra, położymy ją w inne miejsce. Jak spadnie, to znaczy, że tu jest nieciekawie. Dobra, będę kończył powoli. Pozdrawiam wszystkich, nie wiem. To będzie raczej jedno wideo bez obróbki. I ten. Nie wiem, jak ono mi się nie spodoba, to pewnie przyjadę tu jeszcze raz, ale już nie będzie tego klimatu, bo nie będzie tego pierwszego razu, że tak powiem. Piękne tereny, piękna fosa. Roślinność też piękna, ale już mało widoczna. Dobra. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Dajcie znać, jaki odbiór jest. I może jak ktoś zna ten zamek, to niech mi doradzi, czy tam powie, co ominęłem. Ja już zmierzam z powrotem do auta. No może jeszcze trochę pochodzę tutaj, bo ogólnie bardzo mi się podoba ten teren. Taki opuszczony. A tym bardziej przy tej pogodzie, przy tej porze roku, to czasami są dreszcze, że tak powiem. Ta wspaniała fosa, kurde. Nie wiem, czy tu nie było przejście jakieś. Budynek ponoć mieszkalny był tutaj od strony jeziora. Przynajmniej w tym zamku, nie? Część mieszkalna. Piękna sprawa. Ogólnie po zwiedzeniu tego miejsca, jak ja czytam w internecie na temat, opisy jakieś na temat tego wszystkiego, to wtedy wiem więcej. Ale przeważnie dopiero jak byłem. I no i oczywiście w filmiku tego już nie ma. Bo jak to powiedzieć, mądrzejszy jestem dopiero po wszystkim. Wtedy no czytając bym wiedział, co jest grane. A tak to ja czytam troszkę przed. I jak jestem na miejscu, to dopiero coś tam kojarzę, ale odwrotnie byłoby wiele lepiej. Dobra. Tak tu wygląda. Trzymajcie się. Zdrówka życzę. I do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich.